Oczywiście na początku pojawia się w ogóle pytanie, po co nam zajmowanie się relacjami międzyludzkimi, szczególnie umiejętnością nawiązywania bardzo dobrych relacji z bardzo różnymi ludźmi. No cóż, myślę, że większość z nas chce mieć dobre życie, prawda? Nie tylko dobre życie w sensie materialnym, ale też dobre życie w sensie dobrych relacji, związków z ludźmi, którzy są nam bliscy, ludźmi, z którymi po prostu jest nam dobrze. Mało kto jest samotnikiem, który czułby się dobrze na bezludnej wyspie. Ja na pewno taki nie jestem i założę się, że większość z Was też nie. Oczywiście większość z nas nie odziedziczyła jakiegoś wielkiego majątku, nie jest też sławnymi celebrytami. W związku z tym musimy się trochę w tym życiu wysilić. I większość ludzi bardzo słusznie stara się zdobywać różne umiejętności merytoryczne albo na studiach, albo na różnych kursach. Generalnie pomysł jest dobry. Czy akurat ta droga jest najbardziej skuteczna, to jest inny temat, ale o tym może porozmawiamy sobie przy innej okazji. Problem polega na tym, że mało kto tak naprawdę uświadamia sobie, że w stosunku do tego, co jest możliwe, większość ludzi generalnie jest bardzo, bardzo słaba w umiejętności nawiązywania właśnie dobrych relacji z osobami, które są całkiem różne. Tutaj pojawia się parę rzeczy. Po pierwsze, mamy luki w postrzeganiu. Często zdarza się właśnie, że robimy rzeczy i nie widzimy, jaka jest reakcja po drugiej stronie. Często działamy na autopilocie i tu się pojawiają różne niezręczności. Czasem zniechęcamy innych ludzi do siebie na samym początku już. No i to oczywiście bardzo zawęża nasze możliwości poznania ciekawych osób zupełnie różnych. To jest jeden problem. Drugi problem polega na tym, że często mamy niewystarczająco dobre mechanizmy doboru ludzi. To znaczy, nie uświadamiamy sobie wystarczająco szybko, że dana osoba tak naprawdę nie jest partnerem w jakikolwiek sposób dla nas, że w jakiś sposób nie pasuje do naszego życia, do naszego wyobrażenia o świecie kompletnie. I być może z tego powodu zbyt długo czasem trwamy w relacjach, które są dla nas szkodliwe, które nam kosztują nas energię, które właściwie już dawno temu należałoby zakończyć. Całe szczęście, że w tym fakcie, że większość jest z tym dość kiepska, to jest też oczywiście bardzo dobry element. Jak mówi pewne niemieckie przysłowie, w kraju ślepców jednooki jest królem. Jeżeli większość ludzi tak naprawdę jest dosyć słaba w tym nawiązywaniu relacji, to jak nauczymy się chociaż trochę, to już mamy znaczącą przewagę nad innymi i będziemy mogli w pozytywny sposób się wyróżnić w stosunku do innych. I to wyróżnienie da nam znacznie szersze możliwości wyboru ludzi, z których możemy sobie dobrać osoby, z którymi chcemy mieć do czynienia, jak też będziemy tą przysłowiową purpurową krową kimś, kto się bardzo pozytywnie wyróżnia na tle innych ludzi. Ja to mówię nie tylko z mojego własnego doświadczenia, przy czym podkreślam, ja jestem całkiem normalnym człowiekiem, pełen mnóstwa wad, mnóstwa słabości, ale jednak myślę, że generalnie jeśli chodzi o nawiązywanie tej relacji, to potrafię i to kompensuje bardzo wiele. Ale mówię to też obserwując wiele innych osób, które znam, które tak samo bazując na tej umiejętności bardzo dobrze sobie radzą w życiu. Oczywiście, szczególnie w sprawach materialnych, istotne jest też, żebyśmy mieli jakieś konkretne fachowe kompetencje, też coś, co możemy sprzedać korzystnie na rynku, ale te kompetencje tak samo możemy zdobyć, korzystając właśnie z bardzo dobrych relacji. No bo tu pojawia się oczywiście pytanie, po co nam jest ta ponadprzeciętna umiejętność budowania tych relacji? No tutaj możemy podzielić to na dwie grupy. Pierwsza grupa to są powody prywatne. Powodów prywatnych, jeżeli ja umiem nawiązywać relacje z bardzo różnymi ludźmi, to po pierwsze poznaję bardzo różnych ludzi i w interakcjach z tymi ludźmi rozpoznaję, kim naprawdę jestem, co jest dla mnie naprawdę ważne. Dlaczego? Bo mam różne przykłady. Mogę porównać różne rzeczy, różne historie z różnymi ludźmi i wyciągnąć moje własne wnioski. Niekoniecznie to, co mi mówi społeczeństwo, że to mam lubić, tu mam się dobrze, tu mam się źle czuć, tylko próbuję po prostu z różnymi ludźmi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli potrafię budować relacje z różnymi ludźmi, to poznaję, jak szeroka gama tych ludzi jest. Co to znaczy? To znaczy, że w tym wielkim, szerokim świecie z miliardami ludzi praktycznie możemy znaleźć każdą kombinację cech. Gdzieś tam kogoś znajdziemy, tylko musimy umieć się rozejrzeć i musimy umieć z tym człowiekiem nawiązać kontakt. To jest bardzo istotne, nie tylko jeśli chodzi o szukanie partnera życiowego, ale w ogóle przyjaciół, partnerów biznesowych itd., itd. Jeżeli potrafimy to zrobić, to wiemy, jakie są szerokie możliwości i potrafimy z tymi ludźmi nawiązać
kontakt. To jest bardzo istotny element. Jeżeli to potrafimy, to dochodzi jeszcze ten element, że jak już znaleźliśmy te nasze najważniejsze relacje, partnera życiowego, czy jakichś bliskich przyjaciół, to potrafiąc w tych relacjach się znaleźć, potrafimy sobie w nich też poradzić. Dlaczego? No bo żadna relacja nie jest bezproblemowa. My jesteśmy wszyscy ludźmi, wszyscy mamy swoje jakieś kanty, ostre miejsca, jakieś ciemniejsze strony i one prędzej czy później będą wychodzić w różnych relacjach. Jeżeli potrafimy sobie z tym poradzić, wiemy jak to zrobić, wiemy jak sobie z tym poradzić, no to będziemy w stanie mieć bardzo długie relacje z bardzo ciekawymi ludźmi, a pozbawione całkiem niepotrzebnych, ostrych konfliktów, jakiejś bardzo złej krwi, złych nastrojów. To akurat w większości wypadków da się uniknąć, jeżeli wiemy parę dość prostych, podstawowych rzeczy. No ale tyle jeśli chodzi o sprawy prywatne. Jeśli chodzi o zawodowe, sprawa jest podobna. W dzisiejszych czasach, na przykład, jeżeli chodzi o umiejętności, o których wspomniałem wcześniej, prawda, umiejętności merytoryczne, to te najbardziej kluczowe umiejętności, te najświeższe, tam, gdzie rzeczywiście możemy z tym najwięcej zrobić, to raczej nie znajdziemy tego na uczelniach, raczej nie znajdziemy tego na kursach, które są robione po to, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. Te umiejętności znajdziemy u tych ludzi, którzy są w czołówce danej dziedziny i to bezpośrednio robią. Jeżeli będziemy potrafili nawiązać z nimi właściwe relacje, to większość tych ludzi to są fajni ludzie. Ludzie, którzy mają sukces życiowy, to przeważnie są prawdziwy sukces życiowy, to są sympatyczni ludzie. Oni się z nami tą wiedzą podzielą. Oni będą robić coś podobnego jak ja, gdzie ja się bardzo chętnie i często za darmo dzielę różnymi rzeczami z mojej wiedzy, nie tylko takie ogólne jak tą, którą pokazuję w internecie, ale też bardzo, bardzo konkretnych rozwiązań do bardzo konkretnych spraw biznesowych. Tylko tu trzeba umieć nawiązać taką relację. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli będziemy mieć relacje z bardzo różnymi ludźmi, dobre relacje, to oni też pokażą nam różne sposobności. Pokażą nam sposobności, pokażą nam miejsca, gdzie będziemy mogli spróbować coś zrobić, znaleźć jakąś własną niszę, taką niszę, że będziemy robić rzeczy, które nam odpowiadają, w takiej ilości, która nam odpowiada, a mimo tego będzie to tak wartościowe na rynku, że nie będziemy musieli pracować dużo. To ja jestem typowym przykładem, prawda? Ja pracuję zarobkowo 50 dni w roku mniej więcej i te 50 dni w roku to głównie po to, żeby nie wyjść z sprawy, prawda? To można osiągnąć, tylko to nie jest z dnia na dzień. Tutaj potrzeba relacji. I pamiętajcie, ja to też tak osiągnąłem. Ja nie jestem ani jakimś super wybitnym człowiekiem, ani bogato urodzonym, nie miałem wpływowej rodziny. Zacząłem gdzieś tam w Austrii jako sprzedawca gazet, no i potem powolutku, właśnie budując relacje z różnymi ludźmi, ucząc się od nich, doszedłem do tego momentu, gdzie jestem dzisiaj. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby każdy z Was w podobny sposób osiągnął stan zadowolenia życia i dobrego życia. Tyle tylko, że szybciej, no bo po co macie popełniać wszystkie błędy? Ja właśnie dlatego nagrywam te filmy, właśnie dlatego piszę różne rzeczy na blogu, żeby po prostu, żebyście musieli popełniać moich błędów, bo po co? Tym wszystkim bardzo ciekawą rzeczą jest to, że opanowanie tych umiejętności, które zrobią ogromną różnicę w naszym życiu i bardzo odróżnią nas od większości innych ludzi, wcale nie jest takie trudne. To nie wymaga skomplikowanych studiów, to nie wymaga skomplikowanych analiz, NLP, analizy transakcyjnej, czy Bóg wie jeszcze czego. Tak naprawdę jest to w gruncie rzeczy bardzo proste, ale po pierwsze trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę i po drugie być dość dobry w praktycznym wykorzystaniu tego. I o tym będziemy sobie mówić tutaj też w tych filmach dla tych z Was, którzy są leniwi i nie chcą przestudiować mojej książki. Akceptuję, nie ma problemu, nie wszyscy czytają tyle co ja. W związku z tym w tych odcinkach będziemy sobie to mówić. Jeszcze raz mówię, niekoniecznie będzie to w takiej kolejności jak w książce, ale to nic nie szkodzi, bo w sumie ta seria filmów jest przeznaczona jako coś zupełnie od książki niezależnego. Dobrze, no tyle na razie w skrócie. Po co to wszystko? Spotkamy się wkrótce na kolejnych odcinkach, już bardzo konkretnych, zajmujących się konkretnymi zagadnieniami. Na razie dziękuję Wam bardzo i zapraszam do oglądania dalej.